Już wkrótce na Placu Tysiąclecia stanie Telebim. Postanowiliśmy sprawdzić, jak takie urządzenie działa w innym mieście. Telebim na Placu Tysiąclecia to nowość w naszym regionie, ale w nieco dalszej okolicy są już miasta i ośrodki kultury, które wcześniej zdecydowały się na taki zakup. Na przykład Dąbrowa Górnicza. Tamtejszy Pałac Kultury Zagłębia ma Telebim już od grudnia 2008 roku. Jego zakup i montaż nie wzbudził tam emocji, w przeciwieństwie do dyskusji, które w Szanowie wywołuje ta inwestycja. Taki Telebim jest potrzebny, przydaje się w codziennej działalności ośrodka. Na pewno znacząco pomaga w promocji i w informacji mieszkańców o tym, co się dzieje w mieście, w instytucji kultury. No i nie ukrywam, też pomaga troszeczkę w współfinansowaniu działalności placówki, bo wpływy z reklam zasilają tu nasz budżet i pozwalają na organizację różnych imprez. Ten nowoczesny nośnik informacji w Dąbrowie Górniczej zastąpił wiszące na frontonie budynku ośrodka reklamy. Na 20 metrach kwadratowych powierzchni świeci prawie 200 tysięcy diod. To daje doskonały obraz. Reklamy, zapowiedzi miejskich imprez, koncertów i innych przedsięwzięć kulturalnych prezentowane są od godziny 6 rano do 23. Mieszkańcy okolicznych bloków domagali się bowiem wyłączania Telebimu na noc. Telebim ma emisję od godziny 6 rano do godziny 23. W porach nocnych jest wyłączany ze względu na to, że jasność świecenia tego Telebimu troszeczkę by przeszkadzała mieszkańcom funkcjonowania. Dodatkowym walorem Telebimu jest możliwość transmitowania ważnych wydarzeń, na przykład sportowych. Przy jakichś spektakularnych wydarzeniach, na przykład sportowych, można bezpośrednio do Telebimu podłączyć telewizję cyfrową i emitować na żywo programy, które nas interesują. W najbliższym czasie będziemy mieć Mistrzostwa Świata i z tego co wiem, to prawdopodobnie będziemy transmitować lub retransmitować część meczu. Dodajmy, że Telebim, który stanie na Placu Tysiąclecia na wprost Urzędu Skarbowego, będzie panoramiczny, a więc w proporcjach 16:9. Powierzchnia ekranu wyniesie 30 m2. Powinien być gotowy już na dni Szanowa.